Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Obecnie przestudujemy zagadnienie związane z modlitwą na podstawie mowy o modlitwie mędrca perskiego Afrahat. Afrahat, znany mędrcem perskim, uważany jest za pierwszego ojca kościoła w krajach języka syryjskiego i pierwszego świadka życia ascetycznego w cesarstwie perskim. Żył w imperium Sasanidów w latach 260, na przełomie 275 do 345. Należał do synów przymierza, pełniąc funkcję ich przełożonego. Afrahat podejmuje problem modlitwy po omówieniu zagadnień wiary, miłości i postu. Prawdziwa modlitwa polega na wypełnieniu tego, co się podoba Bogu. Komentując słowa proroka Izajasza, mędrzec perski zachęca: daj odpoczynek zmęczonemu, odwiedź chorych i zatrosz się o biednych. Oto jest modlitwa. Równocześnie Afrahat przypomina o ewangelicznym postulacie nieustannego czuwania i wytrwałości w modlitwie. Rodzaj modlitewnego kontaktu z Bogiem zależy od okoliczności i dlatego wymagane jest rozeznanie. Kiedy zwracać się do Niego z prośbą, kiedy Mu dziękować, a kiedy Go uwielbiać. Afrahat zaznacza, że to anioł Gabriel jest łącznikiem między Bogiem a modlącym się człowiekiem. Najciekawszy wątek w wykładzie mędrca perskiego dotyczy sedna modlitwy, czyli czystości jej intencji. W przeciwieństwie do koncepcji ojców greckich, dla Afrahata modlitwa czysta posiada sens wyłącznie moralny. Podobnie jak w przypadku postu, modlitwa jest czysta, gdy zanosi ją ktoś wolny od grzechu, zwłaszcza grzechu przeciwko miłości braterskiej. Mowa o modlitwie. Modlitwa czystego serca jest cenniejsza niż wszystkie nasze modlitwy odmawiane głośno. Również milczenie połączone z czystą myślą przewyższa głośne wołanie tego, kto krzyczy. Teraz, mój drogi, daj mi Twoje serce i Twój umysł i posłuchaj, jaka jest moc czystej modlitwy. Zobacz, jak wspaniali stali się nasi sprawiedliwi praojcowie dzięki swej modlitwie przed Bogiem, jak była ona dla nich ofiarą czystą. Ofiary bowiem zostały przyjęte dzięki modlitwie. Ona to cofnęła potop, ona uzdrowiła niepłodność, ona pokonała wojska, ona odkryła tajemnice, ona sprawiła, że roztąpiło się morze, ona otworzyła Jordan, wstrzymała słońce i unieruchomiła księżyc. Ona zniszczyła nieczystych i wysłała ogień. Ona powstrzymała niebiosa i ona pomogła wydostać się ze studni. Pozwoliła wyrywać się z ognia i uwolnić z morza. Jej siła jest przemożna, jak moc czystego postu. Jak w poprzedniej mowie gruntownie wyjaśniłem Ci temat postu, tak również z troską przekażę Ci wytłumaczę sprawy dotyczące modlitwy. Najpierw więc dzięki czystości serca Bóg przyjął ofiarę Abla, Kaina zaś odrzucił. W jaki sposób jednak wyjaśnimy fakt, że ofiara Abla została przyjęta, a Kaina odrzucona? I jak Abel poznał, że jego ofiara została przyjęta, a Kaina, że jego została odrzucona? Spróbuję Ci to wyjaśnić, jak tylko potrafię. Wiesz przecież, mój drogi, przez co wiadome było, że Bóg przyjął ofiarę. Ogień stępował z nieba
I pochłaniał ofiarę. Gdy więc Abel i Kain wspólnie składali swoje ofiary, spadł wielki ogień z nieba, będący u Boga, i pochłonął czystą ofiarę Abla. Do ofiary Kaina zaś nie zbliżył się, ponieważ nie była czysta. W ten to sposób Abel rozpoznał, że jego ofiara została przyjęta, a Kain, że jego ofiara została odrzucona. To właśnie owoce serca Kainy wystawiły świadectwo przeciw niemu, że był pełny zakłamania, skoro zabił swego brata. Jego ręce zroziły to, co począł w swoim umyśle. Czystość za serca Abla stała się jego modlitwą. Wyjaśniam więc ci, mój drogi, to, że wszystkie te ofiary, które zostały przyjęte, pochłonął ogień. Gdy więc Manoach, ojciec Samsona, składał ofiarę, wielki ogień spadł i pochłonął ją, a anioł, który z nim rozmawiał w płomieniu, wstąpił do niebios. Również Abraham, gdy Bóg potwierdził obietnicę, że narodzi mu się syn, rzekł do niego: weź sobie 3-letnią jałówkę, 3-letnią kozę, syna gorlicę i gołąbka. Składając je w ofierze, Abraham przepołowił i ułożył jedną część naprzeciwko drugiej. Spadł na niego głęboki sen, stała się ciemność, stąpił ogień, który przeszedł między tymi połowami i pochłonął ofiarę Abrahama. Wielki ogień stąpił, aby pochłonąć również te ofiary, które zostały złożone w namiocie przejściowym. Także synowie Aarona, Nadab i Abihu. Ogień stąpił jak zwykle w porze składania ofiary, lecz nie znalazł ich ofiary czystej i nie przyjął ich, ponieważ zlekceważyli służbę przy ofiarach. Spostrzegłszy, że nie została spożyta ich żertwa, sprowadzili obcy ogień, aby ją pochłonął i aby nie potępił ich Mojżesz, mówiąc: dlaczego ofiara nie została pochłonięta? Co prawda, obcy ogień pochłonął ofiarę, lecz ten ogień z nieba strawił ich samych. W ten sposób przez nich został uświęcony Pan. Lekceważyli bowiem jego służbę. Również gdy 250 mężów zbuntowało się przeciwko Mojżeszowi, bez pozwolenia ofiarując kadzidło, wyszedł z rozkazu Pana ogień i pochłonął ich. Tak zostały uświęcone ich kadzielnice przez ich własne życie. I Salomon, gdy wybudował dom świątyni, modlił się i składając żertwy i całopalenia, spadł ogień z nieba i strawił tłuszcz całopalenia na ołtarzu. I gdy Eliasz składał żertwę, ogień spadł i pochłonął ją. Została przyjęta jego ofiara, jak ta ofiara Abla, lecz ofiara sługi Baala została odrzucona, jak ta Kaina. Wszystkie te wyjaśnienia na temat ognia opisałem ci, aby cię przekonać, iż to ogień strawił ofiarę Abla. Posłuchaj, mój drogi, o tym, jak wiele cudów zobaczono dzięki niej. Gdy więc Abraham modlił się, odzyskał łup 5 królów. Również przez jego modlitwę bezpłodna porodziła, a dzięki mocy swej modlitwy otrzymał obietnicę, że w jego potomstwie będą błogosławione narody. Izaak też objawił moc swojej modlitwy. Modlił się za Rebekę i porodziła. Modlił się za Abimeleka i gniew Boży odstąpił od niego. Również ojciec nasz, Jakub, modląc się w Betel, ujrzał otwartą bramę niebios i drabinę, która sięgała wyżyn. To, co ujrzał Jakub, było misterium naszego Zbawiciela. Bramą niebios jest Chrystus, który rzekł: ja jestem bramą życia. Każdy, kto wejdzie przeze mnie, będzie żył na wieki. Również Dawid powiedział: to jest brama Pana, przez którą wejdą sprawiedliwi.
i brama, którą ujrzał Jakub, jest misterium naszego Zbawiciela, przez którego ludzie sprawiedliwi wstępują z nizin ku wyżynom. Jest to także misterium krzyża naszego Zbawiciela, który został wywyższony jak drabina. Oczywiście Pan zawisł na jej szczycie, ponad zaś Chrystusem jest Pan wszystkiego. Jak powiedział błogosławiony apostoł, głową Chrystusa jest Bóg. I Jakub nazwał to miejsce Betel i wzniósł tam kolumnę kamienną na świadectwo i namaścił jej wierzch olejem. To, co tam uczynił Jakub, ojciec nasz, namaszczając te kamienie, to również misterium. Te ludy, które uwierzyły w Mesjasza, te właśnie zostały namaszczone zgodnie z tym, co o nich powiedział Jan. Z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. Tak więc w modlitwie Jakuba zapowiedziane zostało misterium powołania narodów pogan. Zobacz zatem, mój drogi, jakie tajemnice kryje się w tym widzeniu, które miał Jakub. Ujrzał bramę niebios, czyli Mesjasza, ujrzał drabinę, czyli misterium jego krzyża, namaścił kamienie, czyli typy ludów, przyrzekł dziesięciny przeznaczone Lewiemu, w którym ukryciu został dający dziesięciny i pobierający pierwociny. W jego lędźwiach był mały malec lwa Judy, w którym ukryty został król Chrystus. W nim Jozuem został objawiło się namaszczenie. Plemiona, które w nim były, składały dziesięciny lewitom. Królowie, którzy w jego lędźwiach byli, wywyższali jego serce. Przez niego duch proroków badał tych, którzy mieli stać się jego potomstwem. On to przeprawił się przez Jordan jedynie z laską. To cudowna tajemnica. O wiele wcześniej trzymał w dłoniach znak krzyża wielkiego proroka. Skierował swe kroki do kraju synów wschodu, ponieważ z niego wzeszło światło dla narodów i pogan. Dotarł do studni, a na jej otworze był kamień, którego wielu nie potrafiło podnieść. Wielu pasterzy nie potrafiło go podnieść ani otworzyć studni, aż przybył Jakub i mocą pasterza, który ukryty był w jego lędźwiach, odsunął kamień i napoił swe stada. Wiele proroków przybyło i nie potrafiło objawić chrztu, aż przybył wielki prorok, który sam go otworzył, zanurzył się w nim i obwieścił głosem łagodnym, mówiąc: każdy, kto łaknie, niech przyjdzie do mnie i pije. Wracając od Labana, Jakub również się modlił i został uwolniony z rąk Ezawa, swego brata. Tak modlił się i wielbiąc mówiąc: tylko z laską przeszedłem Jordan i oto teraz są dwa obozy. O przedziwna tajemnica naszego Pana. Gdy bowiem nasz Pan przybył po raz pierwszy, wypuściła się laska z korzenia Jesego, na podobieństwo laski Jakuba. Gdy zaś wrócił od swego ojca w czasie drugiego przyjścia, pójdzie do niego z dwoma obozami. Jeden złożony z ludu, drugi złożony z ludów. Podobnie jak Jakub, który wrócił od Izaaka swego ojca z dwoma obozami. Jakub istotnie wrócił z 11 swoimi synami. Z naszym Zbawicielem przyjdzie 11 jego uczniów, ponieważ Judasz nie jest z nim. Beniamin narodził się później i było 12 synów Jakuba. Później też wybrany został Ptolomeusz i było 12 uczniów naszego Zbawiciela. Takie jest znaczenie modlitwy Jakuba. Cóż więc powiemy o potędze modlitwy Mojżesza, która nie ma końca? Jego modlitwa bowiem uwolniła go z rąk Faraona i ona ukazała mu chwałę jego Boga. To dzięki swojej modlitwie
sprowadził 10 plag na Faraona. To właśnie jego modlitwa rozdzieliła morze i gorzkie wody, uczyniła słodkimi. Ona sprawiła, że spadła manna i wzleciały przepiórki, rozbiła skałę i wypłynęła wody. Pokonała Amaleka i umocniła Jozłego. Pogrążyła walczących Oga i Sihona. Sprawiła, że źli spadli do Szeolu. Odwróciła gniew Boga od jego ludu. Skruszyła cielca grzechu. Sprawiła, że stąpiły tablice z góry, rozpromieniła jego oblicze. I więcej można opowiadać o jego modlitwie niż o modlitwie Jakuba. Również Jozue, syn Nuna, wiele zyskał przed obliczem swego Boga dzięki modlitwie. Jego modlitwa rozdzieliła Jordan. Ona zburzyła mury Jerycha, pogrążyła Akana, cofnęła słońce i wstrzymała księżyc. Wyniszczyła królów i podbiła kraj i dała w dziedzictwo synom Izraela. Przejdźmy do modlitwy ciszy, jaką odmawiała Anna, matka Samuela. Dzięki modlitwie stała się miła Bogu, otworzyła się jej bezpłodność, oddaliło się jej przekleństwo i urodziła Nazarejczyka i kapłana. Również Samuel modlił się przed Bogiem i dał synom Izraela znak, aby poznali swoje grzechy, ponieważ zażądali króla dla siebie. Samuel złożył całopalenie na ołtarzu i spadł deszcz w dniach żniw zboża. Także i Dawid modlił się przed swoim Bogiem i wyrwany został z rąk Saula. Modlił się również, gdy policzył ludność i odwrócił się od nich gniew i zapalczywość, gdy zawładnął nimi niszczyciel. Asa także modlił się, a jego modlitwa okazała się wielką moc, gdy wystąpił przeciwko niemu Zerach, kuszyta z nieprzeliczonymi zastępami. I tak modlił się Asa, mówiąc: niech będzie znana Twoja moc, Boże, przez to, że wydasz lud liczniejszy w ręce ludu mniejszego. Modlił się również Daniel i jego modlitwa zamknęła paszczę lwom. Żarłoczna paszcza zamknęła się naprzed ciało i kości sprawiedliwego męża. Lwy wyciągnęły swoje łapy i przyjęły Daniela, ale nie upadł na ziemię, Objęły go swymi ramionami, całując mu stopy. I gdy Daniel powstał, aby się modlić w jaskini, i one wzniosły swe łapy ku niebu, jak Daniel. Stąpił do nich zanoszący modlitwy Gabriel i zamknął paszczę lwom. Daniel tak rzekł do Dariusza: mój Bóg wysłał swego anioła i on zamknął paszczę lwom. Nic złego mi nie uczyniły. W istocie, chociaż jaskinia była przykryta i zapieczętowana, to jednak w jej wnętrzu płonęło światło. Otóż rozradowały się owe lwy, że dzięki Danielowi mogły zobaczyć blask światła. Gdy więc Daniel był śpiący, chciał się położyć, lwy same wyciągnęły się, aby na nich mógł spać, a nie na ziemi. I rozświetlona była owa jaskinia bardziej niż górna komnata z wieloma oknami, bo jego modlitwa tam w jaskini była czysta, czystsza niż w tej komnacie, w której modliły się jedynie 3 razy. Wyszedł Daniel zwycięski, nietknięty, lecz jego oskarżyciele wpadli na jego miejsce i otwarły się paszcze lwów i pożarły ich, a kości ich zmiażdżyły. Nadto jego modlitwa sprawiła, że zakończyła się niewola w Babilonie, gdy upłynęło 70 lat. W czasie ucisku każdy z naszych sprawiedliwych ojców wkładał na siebie zbroję modlitwy i dzięki niej został uwolniony z ucisku. Także nasz Zbawiciel uczył modlitwy, mówiąc: módlcie się w ukryciu do tego, który jest w ukryciu. On widzi wszystko.
Mówił jeszcze: wejdź do izdebki, módl się do twego ojca, który jest w ukryciu, a ojciec, który widzi w ukryciu, odda tobie. Dlaczego więc, mój drogi, nasz Zbawiciel uczył, mówiąc: módl się do tego ojca, który jest w ukryciu, i drzwi niech będą zamknięte? Pokażę ci to, na ile mogę zrozumieć. Rzekł zatem: módl się do twego ojca, który jest w ukryciu, i drzwi niech będą zamknięte. Oto co ukazuje nam słowo naszego Pana. Módl się w ukryciu, w swoim sercu. Zamknij drzwi. O jakich tu drzwiach mówi, żeby je zamknąć, jeśli nie o twoich ustach? Czyli o świątyni, w której mieszka Chrystus. Jak powiedział apostoł: jesteście świątynią Pana, który wejdzie do twego człowieka wewnętrznego, do tego domu i oczyści go z wszelkiej nieczystości. Jeśli zostaną zamknięte drzwi, czyli twoje usta, a jeśli to nie jest tak, to jak rozumiesz tę sprawę? Jeżeli więc zdarzy ci się, że znajdziesz się na polu, gdzie nie ma domu ani drzwi, czy nie będziesz mógł się pomodlić w ukryciu? A jeśli zdarzy ci się, że znajdziesz się na szczycie góry, czy nie będziesz mógł się modlić? Nasz Zbawiciel ukazuje to, że Bóg zna pragnienia myśli i serca, jak napisał to nasz Pan. Wie Ojciec wasz, zanim go poprosicie o to, czego wam potrzeba. U proroka Izajasza napisano: zanim zawołają ci, których wybrałem dla siebie, wysłucham ich i zanim będą narzekać, odpowiem im. Podobnie rzekł Izajasz o bezbożnych: choćby nawet mnożyli modlitwy, nie wysłucham. Powiedział jeszcze: będą wołać do moich uszów donośnym głosem, lecz ja ich nie wysłucham. Oto co powiedział o fałszywej modlitwie, która nie może być przyjęta. Wszystkie więc te słowa powinieneś wysłuchać z roztropnością, a wtedy pojmiesz ich moc. Nasz dawca życia powiedział tam jeszcze inne słowo, które z roztropnością winno być wysłuchane. Rzekł więc: tam gdzie dwaj lub trzej zebrani są w imię moje, tam ja jestem pośród nich. Jak powinieneś, mój drogi, rozumieć to słowo? Nasz dawca życia tak rzekł: tam gdzie dwaj lub trzej zebrani są w imię moje, tam ja jestem pośród nich. Czyżby więc Chrystus nie był z tobą, gdy jesteś sam? Otóż o tych, którzy wierzą w Chrystusa, napisano, że On w nich mieszka, co znaczy, że gdy są dwaj lub trzej, wtedy Chrystus jest z nimi. Lecz ja wskażę ci sytuację, w której zamiast dwóch lub trzech więcej niż 1000 zebranych jest w imię Chrystusa, a Chrystus wcale nie jest z nimi. Ktoś zaś jest tylko sam jeden, a jest nim Chrystus. Piękne i dobre jest to słowo, które Chrystus skierował do swoich słuchaczy. Tak powiedział: tam gdzie dwaj lub trzej zebrani są w imię moje, tam ja jestem wśród nich. Jeśli ktoś gromadzi się sam w imię Chrystusa, Chrystus przybywa w nim, a w Chrystusie przebywa Bóg. Odtąd staje się ten człowiek jednym z trzech. On sam, Chrystus, który z nim przebywa, Bóg, który jest w Chrystusie. Zgodnie z tym, co rzekł sam Pan: ja jestem w moim Ojcu, a Ojciec mój we mnie. I dodał: ja i Ojciec mój jedno jesteśmy. Powiedział jeszcze: wy we mnie jesteście, ja w was jestem. Podobnie rzekł przez proroka: zamieszkam z nimi i będę chodził wśród nich. I w tym znaczeniu możesz słuchać tych słów, które powiedział nasz dawca życia. Ja zaś ukażę ci, mój drogi, że każdy z naszych ojców sprawiedliwych modlił się, a Bóg był z nim. Gdy Mojżesz modlił się na górze, był sam, lecz Bóg był z nim.
I nie było tak, że nie został wysłuchany, ponieważ był sam. Przeciwnie, modlitwa Mojżesza była tym bardziej została wysłuchana i uciszyła gniew jego Boga. Eliasz był też tylko sam na górze Karmelu, a jego modlitwa ukazała cudowną moc. Dzięki jego modlitwie zamknęły się niebiosa i również przez jego modlitwę zostały uwolnione ich więzy. Jego modlitwa uwolniła z rąk śmierci i wyrwała z Szeolu. Nadto jego modlitwa wypleniła nieczystości z Izraela. Jego modlitwa trzykrotnie sprowadzała ogień, raz na ołtarz, dwa razy na przywódców. Pomściła go, gdy stąpił ogień przez jego modlitwę. Upadł na kolana, modlił się i został natychmiast wysłuchany, lecz tylko 450, którzy wołali donośnym głosem, nie zostało wysłuchanych, ponieważ wołali w imię Baala. Eliasz zaś, chociaż sam, tym bardziej został wysłuchany. Również prorok Jonasz został wysłuchany, gdy modlił się w głębi Szeolu. Choć sam był, natychmiast został wysłuchany i odpowiedziano mu. Także Elizeusz modlił się, wyprowadził z Szeolu i uwolniony został z rąk złych ludzi, którzy go otoczyli. Chociaż wydawało się być tylko sam, jednak otaczały go liczne zastępy. Powiedział zatem do swojego ucznia: liczniejsi są ci, którzy są z nami, aniżeli ci, którzy są z nimi. Chociaż byli sami, w rzeczywistości nie byli sami. Dzięki temu więc, co starałem się tobie wyjaśnić, możesz zrozumieć słowo naszego Pana, który rzekł: tam, gdzie dwaj lub trzej zebrani są w imię moje, tam ja jestem pośród nich. Jak powyżej wyjaśniłem ci, w czasie modlitwy wznieś swoje serce wysoko, opuść swoje oczy nisko, wejdź do wewnętrznego człowieka, wewnętrznego i módl się w ukryciu do twojego Ojca, który jest w niebie. Napisałem ci to wszystko na temat modlitwy, że mianowicie jeżeli jest czysta, zostanie wysłuchana, jeżeli zaś nie jest czysta, nie zostanie wysłuchana. Napisałem dlatego, że wśród nas są ludzie, którzy mnożą modlitwy, przeciągają błagania, pochylają się i wznoszą ręce, lecz ich czyny dalekie są od modlitwy. Odmawiają więc modlitwy naszego dawcy życia, który przekazał: i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. A ty, który się modlisz, pamiętaj, że przed Bogiem składasz ofiarę. Czy nie wstydzisz się, że w modlitwach, które składasz w ofierze, jest skaza? Ty zaś prosisz, aby ci wybaczono, obiecując, że przebaczysz? Zastanów się wpierw głęboko, czy wybaczasz, a wtedy złóż obietnicę: przebaczę. Nie okłamuj Boga, mówiąc: przepraszam, gdy przebaczam, gdy nie przebaczasz. Bóg bowiem nie jest mężem jak ty, abyś go okłamywał. Jeśli ktoś grzeszy przeciwko człowiekowi, szuka ucieczki u Pana. A jeśli ktoś zgrzeszy przeciwko Bogu, kogo będzie błagał? Nie potępiaj więc siebie samego przez swoją modlitwę. Posłuchaj jeszcze to, co powiedział nasz Zbawiciel. Gdy składasz ofiarę i przypomnisz sobie, że żywisz jaką urazę do swego brata, zostaw swój dar przed ołtarzem. Idź pojednać się z swoim bratem, wtedy wróć i złóż swoją ofiarę. Aby nie było tak, że modlisz się, a przypominasz sobie, że żywisz jakąś urazę, zastanów się głęboko, bo złożyłeś swoją ofiarę przed ołtarzem i zanoszący modlitwę nie zechce zabrać jej z ziemi. Sprawdź bowiem, czy twój dar ma skazę. Jeśli jest czysty, zaniesie go do Boga. Jeśli jednak znajdzie w twojej modlitwie słowie: odpuść im, bo ja odpuszczam, oto co powie zanoszący modlitwy temu, kto się modli.
odpuść pierw twojemu winowajcy, a wtedy zaniosę to, co twoje, do twojego wierzyciela. Daruj 100 denarów z twego ubóstwa, a twój wierzyciel daruje ci miliardy talentów ze swojej wspaniałości i nie policzy ci ani opłat, ani odsetek. Jeśli chcesz przebaczyć, wtedy ten, co zanosi modlitwy, weźmie twoją ofiarę i uniesie ją z sobą. Jeśli jednak nie przebaczysz, wtedy on powie ci: a nie złożę tej nieczystej ofiary przed świętym tronem, lecz idź tam zaraz rozliczyć się z twoim wierzycielem, a wtedy przyniesiesz też z sobą swoją ofiarę. On zostawi twoją ofiarę przed świętym tronem i odejdzie. Posłuchaj więc tego, co mówi prorok. Przeklęty ten, kto mając w swoim stadzie dorodnego samca, ślubuje, a składa chorego panu w ofierze. Rzekł bowiem: ofiaruj go więc swojemu księciu, czy będziesz zadowolony z ciebie, czy przyjmie cię? Trzeba zatem, abyś przebaczył swojemu winowajcy, przed twoją modlitwą następnie módl się. Gdy będziesz się modlił, wzniesie się twoja modlitwa przed Bogiem na wysokościach i nie pozostanie na ziemi. Powiedziano przez proroka tak: oto jest mój spoczynek. Dajcie wytchnienie utrudzonym. Czy zatem to, co miłe jest Bogu, o człowiecze? A nie będziesz musiał mówić: odpuść mi. Daj odpoczynek zmęczonemu. Odwiedź chorych i zatrosz się o biednych. Oto jest modlitwa. Chcę ci wyjaśnić, mój drogi, że ilekroć człowiek czyni to, co miłe jest Bogu, tylekroć jest to modlitwa. Napisano bowiem tak: gdy Zimri popełnił cudzołóstwo z Madianitką, zobaczył go Pinehas, syn Eleazara, i wszedł do komory i zabił ich dwoje, i policzono mu to jako modlitwę. Tak oto mówi o nim Dawid: powstał Pinehas i modlił się, i zostało mu to policzane za sprawiedliwość na wieki i na zawsze. Morderstwo, które popełnił dla Boga, zostało mu policzone jako modlitwę. Uważaj, mój drogi, jeśli nadarzy się okazja wypełniania woli Bożej, nie módl. Nadszedł czas modlitwy, pomodlę się, a potem to wykonam. Zanim bowiem twoja modlitwa dobiegnie końca, ta okazja może ci umknąć i tak pozbawisz się woli Bożej i tego, co miłe jest Bogu, a przez swoją modlitwę zostaniesz oskarżony o grzech. Lecz czyń to, co miłe jest Bogu, bo to jest modlitwą. Posłuchaj więc słowa, które rzekł apostoł: jeśli sami siebie osądzamy, nie będziemy sądzeni. Osądź sam to, co ci mówię. Jeśli przyjdzie ci wyruszyć w długą drogę i przez upał odczujesz pragnienie, i gdy przybędziesz do jednego z braci mówiąc: użyć mi, bo cierpię udrękę pragnienia, ulżyj mi, a on odpowie ci: jest czas modlitwy, więc najpierw pomodlę się, a potem przyjdę do ciebie. Zanim jednak pomodli się i wróci, ty umrzesz z pragnienia. Czy wydaje ci się lepsze iść pomodlić się, czy uspokoić twoje pragnienie? Albo jeśli wyruszysz w drogę w czasie zimy, a przyjdzie deszcz i śnieg, i strapieniem będzie chłód, przybędziesz do twojego przyjaciela również w czasie modlitwy i podobną ci da odpowiedź, a ty umrzesz z zimna, jaki pożytek z jego modlitwy, która strapionego nie pocieszy? W istocie Pan nasz, przedstawiając mowę o czasie sądu, kiedy to oddzieli i postawi po swojej prawicy i po lewicy, tak powie do tych, co po prawicy: byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Tak powie do tych po lewicy: a ponieważ nie czynili tego, pośle ich na męki. Synów zaś z prawicy:
wyślę do królestwa. Modlitwa jest dobra, a jej czyny piękne. Modlitwa jest przyjęta, gdy jest w niej pocieszenie. Modlitwa jest wysłuchana, gdy jest w niej przebaczenie. Modlitwa jest umiłowana, gdy jest czysta z wszelkiego fałszu. Modlitwa jest potężna, gdy jest przepełniona mocą Bożą. Napisałem ci, mój drogi, że modlitwa jest wtedy, gdy człowiek czyni wolę Bożą. Wydaje mi się, że właśnie to jest dobre. Nie ustawiaj jednak w modlitwie z powodu tego, że tak ci powiedziałem, lecz jeszcze bardziej bądź gorliwy w modlitwie. Nie ustawaj zgodnie z tym, co napisano, że powiedział nasz Pan: módlcie się i nie ustawajcie. Na czuwaniu bądź gorliwy. Oddalaj od siebie ospałość i ociężałość. Czuwaj w dzień i w nocy, a nie zniechęcaj się. Teraz ukażę ci, kiedy należy się modlić. Jeśli zatem prośba, dziękczynienie, uwielbienie, prośba, gdy ktoś błaga o miłosierdzie dla swoich grzechów. Dziękczynienie, gdy dziękujesz Twemu Ojcu, który jest w niebie. Uwielbienie, gdy uwielbiasz Go za Jego dzieła. Gdy masz strapienie, zanoś prośbę. Gdy zostałeś obdarzony dobrami, podziękuj temu, który daje. Gdy zaś jesteś radosny, ofiaruj uwielbienie. Wszystkie Twoje modlitwy przedstawiaj Bogu zgodnie z tym rozeznaniem. Zobacz, że także Dawid zawsze powtarzał tak: wstaję, aby dziękować Ci za sprawiedliwe Twoje wyroki. Również w innym psalmie powiedział: uwielbiajcie Pana z niebios, uwielbiajcie Go na wysokościach. Podobnie rzekł: będę błogosławił Pana na każdym czasie, a Jego chwała zawsze na moich ustach. Nie należy modlić się tylko w jeden sposób, lecz stosownie do rozeznania okoliczności. Jak zatem, mój drogi, mam takie przekonanie, iż Bóg daje ludziom wszystko to, o co proszą z wytrwałością? Jednak ten, który obłudnie składa ofiary, nie jest mu miły, jak napisano: oto co wymagane jest od tego, kto się modli, aby ofiarować swoje modlitwy. Niech najpierw dobrze sprawdzi, czy jego ofiara nie ma jakiejś skazy, i potem niech ją ofiaruje, aby jego ofiara nie pozostała na ziemi. Czy więc jest ofiara? Czym więc jest ofiara, jeśli nie modlitwą, jak wyżej ci napisałem? Istotnie Dawid powiedział: złóż Panu dziękczynienie i wypełnij Twe śluby przed Najwyższym, że ze wszystkich bowiem ofiar czysta modlitwa jest najlepsza. Bądź wytrwały, mój drogi, w modlitwie, bo ona przemawia u Boga na Twoją korzyść, jak napisano u proroka Izajasza, gdy ukazał synom Izraela ich grzechy, nazywając ich książętami Sodomy zamiast synami, których ukształtował i wychował. Oni bowiem zamienili swój honor na hańbę. Izajasz mówił o nich: ukształtowałem i wychowałem synów. Następnie powiedział: książęta Sodomy i lud Gomory. I gdy nie usłuchali głosu proroka, który powiedział o nich: ich ziemia spustoszona, a miasta ich spalone ogniem, nazwał ich książętami Sodomy i ludem Gomory. Wtedy zaczęli składać ich ofiary, aby zostało im wybaczone. Lecz ich ofiary nie zostały przyjęte, bo wzrosła ich nieprawość, jak to w domu kapłana Heliego. Powiedziano bowiem w pismach: nieprawość domu Heliego nie będzie odpuszczona ani przez dary, ani przez ofiary. Również do synów Izraela skierowane zostały podobna odpowiedź. I zaraz rzekł im: cóż mi po mnóstwie waszych ofiar, mówi Pan, syty jestem całopalenia baranów, tłustego łoju, krwi wołów i kozów nie cierpię. Kto tego żądał z waszych rąk?
Lecz oni odparli mu: dlaczego, gdy ich zażądałeś, nasze ofiary nie zostały przyjęte? Rzekł więc do nich prorok: z tego powodu, że wasze ręce pełne są krwi. Oni mu odpowiedzieli: jako ucieczkę mamy. Rzekł im: obmyjcie się i bądźcie czyści. Usuńcie zło waszych uczynków sprzed moich oczu. Przestańcie czynić zło i uczcie się postępować dobrze. Szukajcie prawa i dobrze czyńcie uciśnionym. Oddajcie słuszność sierotom i oddajcie sprawiedliwość wdowom. Mówili więc do proroka: jeśli to uczynimy, co otrzymamy? Rzekł im: tak mówi Pan, jeśli to uczynicie, przyjdźcie i rozmówimy się. Jak rozmawiają ludzie z Bogiem, jeśli nie na modlitwie, która nie ma skazy? Ta modlitwa, w której jest skaza, nie rozmawia z Bogiem, jak napisano, że dał im odpowiedź. Choćbyście nawet mnożyli modlitwy, ja nie wysłucham, ponieważ wasze ręce są pełne krwi. I odpowiedział im: obmyjcie się, a porozmawiamy wspólnie. Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg je wybielę. I choćby były czerwone jak purpura, jak wełna się staną. Jeśli pozwolicie się przekonać i posłuchacie mnie, dóbr ziemskich będziecie zażywać. Jeśli jednak nie pozwolicie się przekonać, iż sprzeciwicie się, mieczem zostaniecie unicestwieni. Usta Pana to wyrzekły. O wspaniała tajemnica, którą przewidział Izajasz. Powiedział im bowiem: wasze ręce pełne są krwi. Jaką to krew przewidział Izajasz, jeśli nie krew Chrystusa, którą wzięli na siebie i na swoich synów, jeśli nie krew proroków, których pozabijali? Ta właśnie krew, czerwona jak szkarłat, jak purpura, splamiły ich i nie będą oczyszczeni, jeśli nie obmyją się w wodach chrztu, jeśli nie przyjmą ciała i krwi Chrystusa. Krew będzie zmyta krwią, ciało zostanie oczyszczone przez ciało, grzechy będą zmyte w wodzie, a modlitwa przemówi do majestatu. Zobacz, mój drogi, że odrzucone zostały całopalenia i ofiary, a na ich miejsce przyjęto modlitwę. Miłuj więc czystą modlitwę i bądź wytrwały w błaganiu. Na początku wszelkich twoich modlitw odmawiaj modlitwę twojego Pana. Bądź pilny w tym wszystkim, a co ci napisałem, jak zawsze, gdy będziesz się modlił, wspomnij twojego przyjaciela. Koniec mowy o modlitwie. Amen.